Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku troszeczkę o zaworach termostatycznych, a mianowicie o wstępnej nastawie. Dlaczego taki temat powstał? Ponieważ wiele razy w ostatnim czasie, muszę to tłumaczyć wielokrotnie znajomym, i postanowiłem, żeby się nie powtarzać, nakręcić po prostu o tym film. Więc co to jest wstępna nastawa? Wstępna nastawa, mamy tutaj zawór z możliwością wstępnej nastawy, mamy tutaj regulację. Żeby to Wam przedstawić, to tutaj, jak mi złapie ostrość, widać zaworek. Teraz sobie go zamknę. Otworzę. Wszystko jasne. Co to wstępna nastawa? Tutaj mamy kreseczkę, tu mamy ustawienie. Tu mamy przykładowo ustawienia i jaką moc uzyskamy na naszym grzejniku. Ale co ma jedno do drugiego? Przypatrzcie się, co się dzieje, jak obracam w drugą stronę. Patrzcie na tą szczelinę, która tam jest. Jest duża i coraz mniejsza, przez co odławimy przepływ. A więc znamy sytuację, kiedy... Teraz, żeby to ładnie narysować, mamy pompę hydrauliczną. Czyli z pełną strzałką, wiem, nie jest idealnie, to powinno być troszkę inaczej, chyba tak zrobione, ale nie o to tutaj chodzi. Mamy linię zasilającą i mamy powrót. Zasilanie, powrót. I tak, mamy jeden grzejnik, wygląda jak rezystor. No ale można to też ująć jako taki układ. I teraz zadam Wam pytanie. Mamy trzy grzejniki w układzie. Wszędzie są takie same rurki, gdzie pójdzie najwięcej przepływu. Tutaj, później tu, a później tu. Czyli jak mamy zawory tego typu, czyli one są... Nie, to jest zły przykład, bo ten ma wstępną nastawę. Ten jest bez wstępnej nastawy. Widzicie, jest zwykły zawór. To jest zawór jednocalowy. Tutaj Wam pokażę też, że on tak samo działa, tylko że nie ma tej wstępnej nastawy. Jest tylko sam grzybek. I co to nam daje? Ten zawór, jak damy go wszystkie trzy razy do układu, to tu będziemy mieli największy przepływ. Tu mniejszy, a tu prawie że zero. Znamy sytuację, kiedy mamy dużo grzejników i w tym najbardziej skrajnym pomieszczeniu, gdzieś tam daleko, ten grzejnik już nie grzeje. Dlaczego? Bo ten płyn sobie krąży tu, tu, może jeszcze dopłynie tu, a do tego daleko, daleko grzejnika nie ma nic, bo tu mamy pełny przelot. Bo nie mamy wstępnej nastawy, jak w tym zaworze. W tym zaworze i w tym zaworze mamy, więc tutaj na przykład przydusimy go o 50%. Czyli ile mi zostaje przepływu na resztę? Pozostałe 50% i to dzielimy sobie dalej. Ale to jest tak w teorii. W praktyce każde pomieszczenie jest inne. I zaczynając od tego grzejnika najbliżej pompy, regulujemy sobie i sobie robimy pomiary na zasilaniu i na powrocie. I tu musi być różnica temperatur. Jak nie będzie różnicy temperatury między zasilaniem a powrotem, to znaczy, że my tu mamy 100% przepływu, a tutaj ile procent? Nic.
bo cała pompa będzie pchała tam, gdzie ma lżej. Będzie pchała tutaj przez ten jeden grzejnik. Reszta będzie dostawała tak zwane ochłapy, aż się nagrzeje to pomieszczenie. I daj Boże, że się zamknie zawór. Jak tutaj pokazywałem, że się po prostu grzybek zamknie. Wtedy może inne pomieszczenia dostaną troszeczkę ciepła. I co nam się często zdarza, że właśnie mamy tutaj to źle ustawione, tak samo tu mamy źle ustawione, bo nigdy nie robiliśmy regulacji. A wygląda to tak, że między zasilaniem a powrotem musi być przynajmniej 5-7 stopni różnicy. Czyli jak tu mamy 20 stopni przysłowiowe, to tu musimy mieć 13. To może być na przykład 40 do 33. Czyli tutaj mamy 7 stopni spadku na grzejniku. I na każdym kolejnym powinniśmy mieć podobnie. Co to nam da? Wszystkie grzejniki będą grzały równo i ten, co będzie na samym końcu, będzie miał tak samo. Na zasilaniu będzie miał 40 stopni i na powrocie 33. To jest idealny przypadek. Czy tak się zdarza? Nie zdarza się tak. Dlatego czasem, jak jest nawet bliżej grzejnik, to nie dostanie tyle wody, co jest dalej. Bo po prostu może być gdzieś rurka przełamana, zawór może być gdzieś zawalony, głowica może być źle ustawiona, bo idzie też źle głowicę ustawić. Myślimy, że mamy dobrze ustawioną głowicę, a ją nie mamy dobrze ustawioną. Przykładowo, mamy zawór ten. Nie jest to żadna reklama, po prostu tak kupiłem kiedyś, było taniej kupić zawór z głowicą niż sam zawór. Dlatego warto łapać okazję nieraz. No i tu mamy tak samo jak prędzej pokazaną wstępną nastawę. I tutaj mamy dedykowany zawór do tego. Więc co? Tylko klikniemy i działa. Nie musimy się niczym martwić, ponieważ nie wiem, czy mi się uda pokazać. Nie uda mi się pokazać, bo to jest ustawione. Głowica jest pod zawór. Nie ma problemu. Będzie działać, będzie regulować. Mamy inny przypadek. Tak jak tu. Mam głowicę termostatyczną z sondą kapilarną. Ja to będę już mam w jednym miejscu wykorzystaną w korytarzu, gdzie jest duże zapotrzebowanie na ogrzewanie. Po prostu tą sondę mam na powrocie ustawioną. Że tak jak tu pokazywałem, jest zasilanie powrót i tym sobie ustawiam, ile ma mieć powrót. Czyli na przykład ustawię sobie powrót na 20 stopni, to wiem, że powinno być 20 stopni na powrocie. Ale to już jest nietypowe rozwiązanie. To samo będę rozwiązanie miał w zbiorniku z ciepłą wodą użytkową. No i o co chodzi? Jak się ustawia tą głowiczkę, to są różne adapterki. Ja przykładowo mam tutaj cały taki zbiór adapterków z tych głowic termostatycznych i mam tego multum. Widziałem, że idzie to kupić osobno na necie. No i co? Mamy głowicę, mamy zawór. No i co? Niby prosta sprawa. Bierzemy jedno, składamy do drugiego. Tak jak w tym przypadku, bo to już sobie miałem przygotowane. Tylko sobie muszę wsadzić teraz to, co powinno być. W sumie przygotowałem pincetę, bo wiedziałem, że to wypadnie. Nie wiem, czy mi się uda tak szybko to wsadzić, jakbym chciał. Idzie się bawić. Tutaj z jednej strony jest ścięte. I tak samo to muszę tutaj trafić. I już wiem, że nie trafię. Muszę sobie to złapać tak. I pasuje. Pasuje, bo czuję różnicę, jak przytrzymuję sobie palcem, to czuję, że się rusza. I tak, to mogę sobie założyć na tą głowicę, przykładowo.
Tu jest gwint. Mogę na to. Jeszcze mam takie głowice elektroniczne. I one mają jeszcze fajną funkcję, że możemy sobie to wstępnie ustawić, jak nie jest dystans, ponieważ głowica elektroniczna, o tym też dużo mówiłem znajomym, że głowica może jest droga, ale w eksploatacji się zwraca. Więc o co chodzi? Głowice inteligentne mają to do siebie, że można zaprogramować godziny pracy głowicy. Tak, teraz ona wstaje, włącza się i mamy temperaturę pokazaną. Tak, tutaj mniej więcej tyle jest. Teraz następuje bazowanie, czyli grzybek maksymalnie ucieka do tyłu. Mam nadzieję, że słychać. Teraz grzybek się wysuwa. I następuje bazowanie. Po zbazowaniu głowica będzie działała jak powinna. Mamy 16 stopni. I wraca, żeby wyregulować, żeby osiągnąć temperaturę, jaką zadaliśmy. Ja mam tutaj jakiś program wgrany, 16 stopni, pierwszy dzień tygodnia. I co? Dzięki temu, że mamy uczącą się głowicę, ona sama będzie widziała, kiedy mamy luz i kiedy mamy oparte. Musimy tylko wstępnie sobie ustawić, żeby głowica wiedziała, w jakiej jest pozycji. Ale często mi się zdarza, też mi, dlatego ja sobie to robię na sucho. Na przykładzie tej głowicy, że zakładam sobie to, na przykład tu. Tylko ja to miałem chyba naszykowane do tego, dokładnie. Przykręcam sobie, bo jest taka opcja. Nie sobie sprawdzam, tylko że to teraz ciężko na kamerze uchwycić. Jaka jest odległość między tutaj tym zaworem termostatycznym a grzybkiem. Na maksa zamknięte powinno być na maksa wciśnięte. Czyli zawór powinien być zamknięty. Zaś na maksa otwarte powinna być lekka szparka, lekki odstęp, albo powinno tylko lekko dotykać. Jeżeli jest tak, że my kręcimy i dopiero gdzieś tutaj zaczyna nam się dotykać, czyli zawór zaczyna naciskać na grzybek, to znaczy, że chyba coś jest nie tak, albo po prostu temperatura jest nie taka ustawiona, jak powinna. Dobrze, taki mały wstęp, co nieraz chciałem nagrać. Może być dużo niedopowiedzeń. To robię głównie z głowy i żeby nakreślić sam problem. Jak będzie więcej pytań, to mogę coś dokręcić albo dopowiedzieć. To ja dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do następnego. Cześć.